Tomasz Mikołajczak po meczu ze Stalą Rzeszów. 1-1. Jak ty oceniasz to spotkanie przede wszystkim? Ciężki mecz za nami. Na pewno trzeba docenić ten jeden punkt, który zdobyliśmy, aczkolwiek chciałoby się w końcu wygrać. Niestety nie było to dzisiaj nam dane. Mam nadzieję, że w najbliższy poniedziałek to nastąpi i w końcu przełamiemy się i zdobędziemy 3 punkty. Jak to jest możliwe, że po tak idealnym początku tracimy tak szybko gola? Sami byśmy chcieli to wiedzieć. To na pewno nie wiem, chwila dekoncentracji, euforii może po tej bramce i, no i za łatwo na pewno stracona ta bramka, co by nie mówić. Nie możemy, jeśli chcemy wygrywać mecze w pierwszej lidze, no to nie możemy po strzelonej bramce po minucie zaraz dostawać bramki wyrównującej. I na pewno to było takim kluczem małym w tym meczu, aby odnieść zwycięstwo, utrzymać ten wynik 1-0 trochę dłużej i dać się wyszaleć trochę Stali, później podwyższyć na 2-0 i myślę, że byłoby spokojnie, a tak niestety mamy tylko punkt. Ale ogólnie biorąc pod uwagę cały ten mecz, tych sytuacji podbramkowych nie mieliśmy zbyt wiele, zwłaszcza w drugiej połowie. No zgadza się, na pewno można powiedzieć, że większość meczu to Stal gdzieś była przy piłce, my nastawiliśmy się na kontrataki. Gdzieś myślę, wydaje mi się, że brakowało tego ostatniego, przedostatniego podania, bo gdzieś parę razy udało się wyjść spod pressingu Stali w środku pola, ale to podanie przedostatnie czy ostatnie gdzieś tam szwankowało i przez to tych sytuacji nie stworzyliśmy sobie jakoś dużo. Ale na pewno szkoda mojej sytuacji zaraz przy 1-1 po paru minutach z rzutu rożnego z głowy, gdzie miałem idealną tylko trafić w bramkę, by było 2-1 i myślę, że byśmy wtedy tak szybko bramki nie stracili na 2-2 i byśmy ten mecz wygrali. Nie chcę rzucać tego wszystkiego też na decyzje sędziowskie, ale ten VAR to na razie bardzo, bardzo przeklęty dla Chojniczanki. No zgadza się, nie wiem, no VAR VAR-em, ale sędziowanie w tej pierwszej lidze, pierwsza połowa mi się wydaje, że bardzo dobra, poprowadzona przez panów arbitrów, a w drugiej połowie nie wiem, co się stało i każdy mecz mi się wydaje, że tak wygląda, że gdzieś ci sędziowie takie sytuacje stykowe, tak zwane 50-50, gwiżdżą przeciwko nam. VAR w niepołomicach dwie sytuacje moim zdaniem, bo też to analizowałem i oglądałem. 50-50, sędzia dwa razy podejmuje decyzję przeciwko nam. Dzisiejsza sytuacja z bramką nie widziałem, nie będę oceniał, ale w pierwszej połowie mamy sytuację na Filipie Karbowym, który oddaje strzał. Obrońca go trafia w kostkę, a sędzia nawet nie sprawdza tego. No to ja czegoś takiego nie rozumiem po prostu. Często też mówimy tutaj o takich sytuacjach stykowych, że najpewniej bez analizy wideo nawet by nie było gwizdka. Tak było chyba też po sytuacji, po której twój strzał, Bartek Kalinkowski, tak? W niepołomicach przede wszystkim. No tak, zgadza się, mówię. Po to są ci sędziowie na boisku, żeby podejmowali decyzje, a nie żeby VAR za nich sędziował. I jeśli sędzia z boiska uznaje, że nie ma spalonego, uznaje bramkę, a poważy po 6 minutach, gdzie oni gdzieś tam się dopatrzyli 3-centymetrowego spalonego, to dla mnie to nie ma sensu. Po prostu powinna być decyzja z boiska podtrzymana, a nie, że oni sobie gdzieś zobaczą i ocenią tak po swojemu po prostu. Tomek, to co teraz? Do Chorzowa po 3 punkty. No nie ma innego wyjścia. Dziękuję bardzo.